Tym obrazem stoi artysta i walczy z myślami, co by namalować. Może mu się obraz, jedyny w swoim rodzaju, pragnie uwolnić z siebie swoją kreatywną duszę i przeleć ją w odpowiedni, piękny, artystyczny sposób, aby ukazać jej właściwe i niepowtarzalne piękno poprzez ostrą formę wyrazu, używając kontrastu barwy w stosunku do płótna, które pochłonie każdą cząstkę farby i uwolni jego umysł, ukazując tym samym nagą prawdę. Jednak się waha. Chwilowo nie czuje się pewny siebie, czuje niepokój, który roztrząsa jego wenę na strzępy i nie pozwala mu wyrazić swoich głębokich uczuć, myśli, pragnień, dążeń do poznania siebie i swojego wnętrza. Ale jednak się otrząsa. Próbuje z tym walczyć i zebrać myśli. Próbuje. Tak, on próbuje. Czuje się coraz pewniej. Widać to, co po raz ostrzejszych ruchach pędzla. On wie, co robić. On jest tego świadomy. Nie boi się. On się już nie waha. Wkłada to całe serce. Najchętniej malowałby samym sercem i krwią swoją, potem i łzami. Tylko po to, aby ukończyć dzieło. Obraz, który siedzi w nim tak głęboko, że sam nie potrafi zrozumieć, jak bardzo. W końcu dochodzi prawie do końca. Jeszcze pojedyncze ruchy pędzla. Widać, jak jest wykończony, kiedy tworzy, spala się do cna i nic z niego nie zostaje. Opuszcza pędzel jako symbol wykończenia psychicznego i artystycznego. I stworzył to. Wydobył to z siebie. Stworzył piękne, artystyczne gówno. Jeszcze pojedynczy pędzla, widać, jaki jest wykończony. Kiedy tworzy, spala się do zmiany.